Jest takie starożytne hasło, że są parówki i są berlinki. I ktoś ostatnio chciał mnie chyba obrazić i stwierdził, że ja to wyglądam jak berlinka. No hola hola, przecież berlinki to takie grube co. No bez przesady, no przecież ja to zwykła parówa jestem. Taki! Ale berlinki lubię, nie powiem. I właśnie ruszam do krainy Berlinek. A jak? Do Berlina. Tam berlinki mieszkają. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofliska. Rejestrując się z linka pod filmikiem, oprócz bonusów dostajesz kartofliskową koszulkę za darmo i wspierasz niedorozwój kanału Kartofliska. Dzięki. A to samo może zrobić na przykład kupując koszulki zespołu RKS Hufdu w sklepie kapitanbomba.pl, wpisując hasło Kartofliska. Na to hasło 10% zniżki na cały asortyment kapitanbomba.pl. O matko, już we Berlinie. Co tu teraz robi? To ja zacznę od poprawienia fryzury i pójdę poszukać sobie jakiejś niemieckiej myszki. No i dupa, no totalna awaria. No wiecie co się okazało? Że wszystkie niemieckie myszki są już zajęte. No sold out, sold out. Polazłem do sklepu z myszkami, puste półki, no nie było ani jednej. A po drodze taka mnie się rozpierdziaczyła w pociągu. Kurde. Zazwyczaj kupowałem myszki za 20 zł. Raz kupiłem droższą i się rozpierdziaczyło. A nowej nie będę miał, bo wszyscy wykupili. No puste półki były, no. A bez myszki to co ja zrobię? Bez myszki to mi się nawet piwa ciężko napić. A najlepsze jest to, że w pokoju hotelowym ta myszka zaczęła działać. Nie wiem jak to się stało, ale bardzo bym się ucieszył, gdybym w międzyczasie kupił nową. A tak w ogóle to jest czwartek i jak planowałem tę wycieczkę wspaniałą, to w czwartek miałem oglądać mecz kosza dzisiaj tutaj. Ale po co oglądać kosza, jak można go nie oglądać? Bo okazało się, że w piłkę dziś grają. No to jadę na piłkę. No i jestem. A to jest w ogóle mecz ligi czwartej chyba? Gospodarze to Tenis Borussia Berlin, a goście to Chemnitzer, nie Berlin. Chemnitzer to nie jest Berlin. Ten mecz zaczął się całkiem nieźle. Dla mnie przynajmniej. Albo posiłek spożyłem. Co to jest, kanapka z tatarem? Kurde, ja nie wiem czy ja tatara lubię w ogóle. Tak średnio chyba. Na meczu czwartej ligi nie zjesz tatara? Da radę. Tak więc ja zacząłem dobrze, ale gospodarze tak dobrze nie zaczęli. Bo w pierwszej minucie gola stracili, jest 0-1. A później spotkałem niespodziewanie znajomych z Norwegii. What are you doing here, man? Ależ to było meczycho wczoraj. Ojej, a już piątek mamy w ogóle. What a game it was. Yeah, perfect. Wynik końcowy meczu 0-1. Jedyna bramka padła w pierwszej minucie. Perfect game. Potem, ojejku, jak ciekawie było potem. Ale tylko na stoisku gastronomicznym, tak zwanym. Kiełbasa była na przykład wegańska. Teraz na śniadanie może jakąś kiełbasę wegańską znajdę. No nie wiem, czy to wegańskie tak do końca, ale niech będzie. Uwaga, uwaga, teraz największa atrakcja tego filmiku. Będę wymiotował zaraz. No do muzeum idę. A w muzeach to wiadomo, że wszystko się może zdarzyć. A zwłaszcza w tym. O, Disgusting Food Museum, czyli muzeum obrzydliwego żarcia. Tada! Tu wymiotować to podobno jest w dobrym tonie. Na wejściu co się dostaje? O, w ramach biletu. Woreczek, jakby się komuś niedobrze zrobiło. No to zaczynamy. Co tu mają? Dobrego. Co ja niby takich oczu w zupie mam się przestraszyć? Szkoda, że spróbować nie można. A to dopiero musi być pychota. Napój na bazie wina ryżowego z trzema rodzajami zwierzęcych penisów. Penis foki tu jest wyczuwalny, penis jelenia i penis kantońskiego psa. Bo to jest napój z Chin. Ale mi ochota nasz. Ale bym to wyżłopał. O, Gomutra z Indii. Gomutra jest moczem krowim. Można wypić, a można też czyścić podłogę tym, jak to jest napisane. Aha, tu jest sekcja, gdzie można coś powąchać. Sery. Ser z Danii. Ser z Francji to będzie delikates. I znowu kuchnia chińska. Penis byka. Penis byka wygląda tak. No i na koniec oczywiście największy hardcore został, no. Ojejku. Raz, dwa, trzy. Żelki Haribo ze Szwecji. Okropieństwo. You're not sure? No, I'm not sure. Na koniec można coś spróbować. What is the most sweet? Sweet? None of it. This is a grasshopper. Czyli konik polny. O kurczę. Jeżeli konika polnego będę próbował, to na to bym nie wpadł. Perfect, but it's enough from that. You can drink some water. Ale to są statystyki. 17 dni od ostatniego żegańska. 17 days? Yeah.
I chyba im się wydawało, że ja tutaj jestem kandydatem do zakończenia tej serii, ale... No cóż, no nie udało się w muzeum, no to trzeba spróbować teraz zwymiotować gdzie indziej. A dziś dla odmiany będzie mecz Ligi Czwartej. Gospodarze to... Dynamo Berlin, a goście coś na M, jakiś... nie. Monachium Bayern to raczej nie jest. No, to nie był zwykły mecz. Dawno tak nie wymarzłem. Ja pierdzielę. A teraz jeszcze przylazłem na przystanek tramwajowy i tramwaj się spóźnia 20 minut. Ja pierdzielę. To już wolę gdzieś podejść. A piłkarsko, to dopiero był wypierd. Dynamo dostawało cały mecz do pala, a pod koniec... dwie brameczki i ta ostatnia zwycięska bramka w doliczony. A najlepsze było, że ktoś z młyna podszedł do mnie i się zainteresował moją czapką. Szukał wrogich barw, a zobaczył napis pizza. Galak pizza. No, troszkę się zdziwił. A to moja wina, że nie zna RKS Hufdu? No już mamy sobotę, wypadałoby ją zacząć od czegoś lekkostrawnego. Ale tu to nie. Tu nie będziemy jedli. Café Rosja, Doner Rosja. Prawdziwie rosyjski kebab. Ja podziękuję. Najbardziej to bym miał ochotę na tego chińskiego penisa byka. No ale gdzie ja go tu znajdę? Ej no, jest chińskie. Nadziei mi narobili, a penisów nie mieli. Ostatecznie postawiłem na pożywny wyrób niemiecki. No taki trochę penisopodobny był. Ale w sumie wygląda nawet podobnie. Ten Berlin to jednak za duży nie jest. Przed chwilą spotkałem Norwegów. Chcieli już coś obalać w parku, ale ja jeszcze muszę do hotelu wrócić. Kurwa, w parku zimno jak cholera. A ja tam idę jeszcze rajstopki założyć. Takie eleganckie będą. Będę miał najładniejsze rajstopki na całym stadionie. Nie wiem jak ja to zrobiłem, ale zakładając rajstopki zadrapałem się w nos. Nieważne, ruszam. Ruszam w stronę stadionu, bo dzisiaj w Berlinie taki mecz, no to taki mecz serii Policja w Mysiadle ubiera już majtki. Tak się o takich meczach mówi, bo dziś mecz pseudoderbowy, a to nawet nie będą pseudoderby, tylko prawdziwe derby. Hertha Union. Nie wiem o co chodzi, ale nie można wejść na pociąg, bo tu. To wszystko wiadomo, nie wpuszczają teraz do pociągu, bo kibice Unionu będą przejeżdżać. Za 15 minut mają wpuszczać. No dobra, no to czekamy. No, 15 minut do meczu, już jestem w środku. Mam nadzieję, że zaraz będzie tu jakiś porządny rozpiździaj. Hertha, jak dzisiaj ten mecz przegra, to jest w takiej dupie. No ja im tego z całego serca życzę. O matko, co się tu wyprawia? Ludzie, no takich rzeczy to nawet w Love Island nie było. Znowu zmarzłem jak cholera. No i główne pytanie po meczu brzmi, czy był wystarczający rozpiździaj? I tu mam wątpliwości, jednak uznałem, że rozpiździaj był za mały i jeszcze jedną aktywność kulturalną sobie na dziś ustawiłem. Świetna to była aktywność kulturalna, nie zapomnę jej nigdy. Pojechałem na koncert na drugą stronę Berlina i co się okazało? Że biletów już nie ma, że bilety się skończyły. Taki piękny koncert miał być black metalowy. Trzy osoby zostały bez biletów, ja i jeszcze dwie. No cóż, nie chcą, to nie będzie promocji niemieckiego metalu na kartofliskach. Ba, nawet na tych moich muzycznych profilach nie będzie. Jak oni to przeżyją, to nie wiem. Tak w ogóle to mamy już niedzielę. Większość Grand Hopperów, z tego co podpytywałem, tych których spotkałem, to zostają jeszcze dzisiaj na jakieś meczyska. No ale ja już muszę gnać, bo ja przecież jestem jeszcze czynnym zawodnikiem zespołu Kartofliska, który dzisiaj gra bardzo ważny mecz z zespołem Świniobicie w drugiej lidze bemowskiej. Tak więc jakby to nie zabrzmiało, ja właśnie ruszam do Warszawy na Świniobicie. Już w Warszawie,
Biorę zaraz strój i ruszam na boisko. I przy okazji chciałem bardzo serdecznie podziękować panom z Suwałk, którzy zaprosili mnie do Warsa na herbatę. Na pewno po niej będzie grało mi się lepiej. I co? Wygraliśmy! No prawie wygraliśmy, ale nieznacznie przejebaliśmy. A ja strzeliłem 2 gole. Ale powiedz mi szczerze, zasłużyliśmy na piwko po meczu czy nie? Nie. Co, że dobrze opita przegrana jest jak? Kupa z rana. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofliska. Rejestrując się z linka pod filmikiem, oprócz bonusów dostajesz kartofliskową koszulkę za darmo i wspierasz niedorozwój kanału Kartofliska. Dzięki. A to samo może zrobić na przykład kupując koszulki zespołu RKS Hufdu w sklepie kapitanbomba.pl, wpisując hasło Kartofliska. Na to hasło 10% zniżki na cały asortyment kapitanbomba.pl.